Hej! Mamy 25 lipca i dziś są moje urodziny. W związku z tym razem ze sklepem Czary Mary przygotowałam dla Was urodzinowy konkurs i w dzisiejszym odcinku poruszę temat magii urodzinowej. Podzielę się z Wami również rytuałem, który może przeprowadzić każdy w swoje urodziny. Jeżeli ta tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania. Dzień urodzin jest bez wątpienia dniem magicznym i wyjątkowym dla każdego z nas. W końcu tego dnia pojawiliśmy się na świecie, a to totalnie wielka rzecz. Czy wiecie, że de facto każdy z nas praktykował magię urodzinową jeszcze zanim na przykład zainteresował się czarostwem? Większość z Was z pewnością miała przyjemność myśleć o jakimś życzeniu i zdmuchiwać świeczki powtykane w tort. Tak, to właśnie jeden z elementów tej urodzinowej magii. W starożytnej Grecji, aby wyrazić szacunek względem bogini księżyca Artemidy, składano jej w ofierze ciasto przyozdobione świecami, które miało prezentować piękno bogini i jej światło. Film o magii świec już robiłam, tutaj Wam go zostawiam, natomiast, no słuchajcie, każdy z nas wie, jaką moc ma płomień świecy i dym, jak można się nimi oczyszczać, jak można przez nie manifestować. Wydalane przez płomień świecy ciepło, dym zdmuchiwanej świecy ulatują w górę i wysyłają w świat nasze, w przypadku urodzin, życzenia. Dodatkowo jesteśmy otoczeni kochającymi nas ludźmi, którzy cieszą się razem z nami, którzy mówią nam same dobre rzeczy, przynajmniej tak powinno być. W dzień urodzin otacza nas taka energia, naprawdę trzeba ją mądrze wykorzystać. Również dawanie prezentów nie wzięło się z chmurki. Ma ono swoje korzenie najprawdopodobniej w składaniu ofiar bogom oraz we wcześniej wspomnianym cieście dla bogini księżyca. Trudno powiedzieć, od kiedy ludzie obchodzą swoje urodziny. Najprawdopodobniej zaczęło się od faraonów, którzy podczas koronacji, według wierzeń starożytnych Egipcjan, przemieniali się w bogów i ten dzień koronacji był też dniem narodzin jako boga. Również Rzymianie i Grecy wierzyli, że dzień narodzin jest szczególnie ważny i że odczuwają to zarówno duchy opiekuńcze, jak i demony. W związku z tym palili oni świece dla ochrony i odpędzania złych duchów. Przygotowywali wypieki, śpiewali, byli radośni właśnie po to, żeby odpędzić złą energię. Składanie życzeń, śpiewanie stolat i wiele innych rzeczy, które robimy dla osoby, która obchodzi urodziny, to taki pewien rodzaj magii sympatycznej, afirmacji i pozytywnej energii, którą przekazujemy jubilatowi. Ale, żeby nie było tak kolorowo, to powiem Wam, że w wielu kulturach istnieje głębokie przekonanie, że w dniu urodzin jesteśmy bardzo podatni na działanie przeróżnych energii. Również tych złych. Dlatego bardzo ważne jest, aby w dniu swoich urodzin unikać nieprzychylnych, fałszywych i wrogo nastawionych osób, a otaczać się jedynie tymi, którzy są dla nas życzliwi. Dlatego, jeżeli kogoś nie lubicie, to w dniu urodzin lepiej do niego nie dzwońcie, żeby po prostu mu nie zaszkodzić, nawet jeżeli tak wypada. Nie ma nic gorszego niż fałszywe życzenia. A jeżeli interesuje Was tematyka zaklęć i rytuałów, to chciałabym przedstawić Wam nowość wydawnictwa kobiecego, Księgę Zaklęć i Czarów autorstwa Devina Huntera, wydawcy magazynu Modern Witch, podcastera oraz okultysty. Księga jest wydana w naprawdę nietypowy, klimatyczny sposób. Jest bogata w zdjęcia, ilustracje i symbole.
Autor porusza w książce wiele tematów, od swoistego wprowadzenia, w którym opisuje, czym według niego jest magia, energia, jakie prawa tym wszystkim rządzą, jaka jego zdaniem, co warto podkreślić, powinna być etyka czarownicy, również o pierwszych krokach na ścieżce magicznej, poprzez wprowadzenie do magii ochronnej, miłosnej, magii uzdrawiającej, poprawiającej dobrobyt, kończąc na sztukach dywinacji. Hunter porusza w książce kilka kontrowersyjnych tematów, na przykład o pracy z tablicą do wywoływania duchów oraz o pracy z duchami. Takie rzeczy, poza tym, że wymagają praktyki, no to też są bardzo indywidualną, delikatną kwestią, także wcale się nie zdziwię, jeśli niektórym z Was zdanie autora w tych tematach nie będzie odpowiadało. Każdy rozdział dotykający jakiejś dziedziny magii, miłosnej, uzdrawiającej itd. jest podzielony na swoiste podrozdziały, z których dowiedzieć się możemy o tym, jak korzystać z minerałów, z roślin, z energii kosmosu, z pomocy duchów i bóstw, z symboli i liczb w danym aspekcie magicznym. W każdym rozdziale znajdziemy kilka rytuałów i zaklęć, przepisy na kadzidła i różne olejki czy mazidła magiczne. Bardzo podoba mi się, że autor tak często nawiązuje do kart tarota. W książce znajdziecie nawet różne rozkłady, które możecie wykorzystać lub się nimi zainspirować. Poza tym autor wprowadza nas w temat wróżenia z kuli, taseomancji, korzystania z wahadła, opowiada o magii kolorów oraz o znakach zodiaku, ale jego słowa należy traktować bardziej jak wstęp do zgłębiania tych dziedzin, jednak wstęp bardzo ciekawy i inspirujący. Na każdej karcie tej książki widać jej autora. Wyraża on tutaj swoje opinie i przekonania. Dzieli się z czytelnikami swoją wiedzą. Wielki plus, naprawdę wielki, za obszerny rozdział poświęcony magii ochronnej. Tę książkową, magiczną nowość kupicie w sklepie czarymary.pl. Link zostawiam Wam w opisie. I wracamy do filmu. Najprostszym rytuałem magii urodzinowej jest zdmuchnięcie świeczek z tortu. Proszę, nie rezygnujcie z tego, bo te urodzinowe życzenia mają wielką moc i ogromny ładunek energetyczny. Jeżeli tego nigdy nie robiliście lub robiliście, ale przestaliście, zacznijcie, wróćcie do tego i przeżywajcie to z wiarą i każdą komórką swojego ciała. Tymczasem chciałabym podzielić się z Wami mega prostym, urodzinowym rytuałem, który praktykuję w każde moje urodziny już od kilku lat. Pamiętajcie, żeby zostać do końca, ponieważ przygotowałam dla Was konkurs. Jest to rytuał na słodkie życie, albo raczej na słodki następny rok życia. To taka moja robocza nazwa. Słuchajcie, do tego rytuału potrzebujecie 2 łyżki cukru. Brązowy, biały, jaki tam macie. Ja mam akurat brązowy. Łyżkę mielonego cynamonu. 2 łyżki syropu klonowego lub ewentualnie miodu. To musi być substancja, która kojarzy się Wam pozytywnie ze słodkością i lepkością. Potrzebujemy też świecy w kolorze, który rezonuje z porą roku, w jakiej się urodziliśmy, lub w kolorze, który kojarzy się Wam pozytywnie. Jeżeli nie macie dostępu do takich świec, użyjcie zwykłej białej świeczki lub świeczki na tort urodzinowy albo tea lightu. Ja wybrałam świecę w kolorze żółtym, moim ulubionym i rezonujący z miesiącem mojego urodzenia, czyli z lipcem. Nie zapomnijcie o dodatkowej świecy, w której blasku będziecie przeprowadzać swój rytuał, oraz o kadzidle patyczkowym albo stożkowym. Rytuał zaczynamy od zapalenia kadzidła. Ja tutaj mam przygotowane miłosne kadzidło słowiańskie, które w swoim składzie ma lubczyk, miętę, róże, głuk, lawendę i mak.
Stożkowe kadzidła słowiańskie to ręczna robota do kupienia w sklepie Czarymary. Link zostawię w opisie. Kiedy przestrzeń jest już okadzona, świeca jest zapalona, no to z myślą o naszym szczęściu, o pomyślnym, słodkim życiu przez następny rok do następnych urodzin, mieszamy wszystkie składniki w miseczce. Po wymieszaniu sięgamy po świeczkę i obtaczamy ją w mieszance. Dodatkowo możemy ją jeszcze posypać cukrem. Podczas zapalania świecy wypowiadamy te słowa. Życie słodkie, życie dobre, tylko takie mi się marzy. Daj mi, losie, te spełnienie, niech to wszystko się wydarzy. Po tych słowach, kiedy świeca się już pali, możemy zostać przy niej i medytować, bądź, co bardziej polecam, iść i spędzać czas z ludźmi, którzy nas kochają i życzą nam jak najlepiej. Natomiast świecę na słodkie życie postawić gdzieś w okolicy i mieć ją na oku i dać jej jeszcze więcej energii z tych wszystkich życzeń, które otrzymujemy. Najprawdopodobniej świeca sama zgaśnie. Kiedy to się już stanie, zakopmy ją w ziemi. Czas na rozdanie. Nagrodami w moim urodzinowym rozdaniu jest takie oto cacuszko. Crystal Box Obfitość, czyli zestaw pięknych minerałów, które mają za zadanie wspomagać Was energetycznie. Każdy z kamieni w Crystal Boxie ma energię, która dodaje pewności siebie, przyciąga szczęście i dobrobyt, sprzyja magii sukcesu i powodzenia, przyciąga miłość i szczerych, oddanych ludzi. Słowem, ten Crystal Box przedstawia wszystko, czego można sobie życzyć w dniu urodzin. W ofercie Czarymary znajduje się kilka innych tego typu zestawów, na przykład na ochronę, miłość czy zdrowie. Ja jednak do rozdania specjalnie dla Was wybrałam box obfitości. W skład tego boksa wchodzi cytryn, mój ukochany, ulubiony minerał, który nawet teraz mam na sobie w formie bransoletki, awenturyn, piryt, tygrysie oko oraz labradoryt. Słowem, same piękne skarby. Drugą nagrodą jest księga zaklęć i czarów i wcale nie ta poobklejana przeze mnie przeczytana, tylko nowiutki, świeżutki, cudowniutki egzemplarz. Słuchajcie, jest to nowość wydawnictwa kobiecego, którą w tym odcinku Wam pokazywałam. Pytanie konkursowe brzmi: jakich życzeń nikt Wam nie złożył, a zawsze chcieliście je usłyszeć? Piszcie szczerze i od serca. Autor najciekawszej, moim zdaniem, odpowiedzi wygra te wyjątkowe nagrody. Pamiętajcie, żeby na końcu komentarza napisać nick z Instagrama, ponieważ tam skontaktuję się ze zwycięzcą. Poza tym, żeby wziąć udział w konkursie, musicie spełnić kilka warunków. Oczywiście subskrypcja mojego kanału, obserwowanie profilu Czarymary na Instagramie oraz obserwowanie mnie na Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie. Słuchajcie, ja wiem, że niektórzy z Was nie mają Insta. Wiecie, zawsze możecie założyć takie konto tylko do brania udziału w konkursach. Teraz z Facebookiem możecie konto na Instagramie założyć dosłownie poprzez dwa kliknięcia. Także zachęcam. Konkurs trwa do 8 sierpnia, natomiast wyniki ogłoszę 10 sierpnia. Cały regulamin macie w opisie. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę. Ja lecę świętować moje urodziny. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia wkrótce.